Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj widzimy się ponownie w Arkanii. Jesteśmy w tym momencie w jednym z grobowców, jak widzicie, kończymy tutaj zabijanie, czy w jednym z grobowców, w bardzo ważnym grobowcu. O, kończą mi się pociski, kończą mi się bełty nareszcie, wow. Ciekawe, przy jakiej liczbie mi to mówi. O, chyba już wiem przy jakiej. Trzeba będzie kupić troszkę na pewno w takim razie. W takim razie bełtów, jak tylko będziemy gdzieś, i trzeba będzie sobie wytworzyć też troszkę mikstur many albo czegoś. Aha, oni się cofają, okej, to niedobrze. Znaczy dobrze dla nas, ale niedobrze ogółem. Znaczy nie many, tylko leczenia. Właśnie, kurczę, nie mam ich za dużo, co mnie martwi w sumie. W sensie wytwarzanie ich po prostu, no one też nie są tanie, bo one chyba kosztują około 200 czy 5, albo 5 albo 200 kosztują za sztukę, a my nie mamy wcale aż tak dużo kasy. Nieważne. Nieważne. Ale chciałbym jednak te pieniądze na coś innego wydać, tak? Z czasem. To jest chyba oczywiste. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, nie, widzę, że nie rzucicie wszyscy, więc to mnie cieszy. Więc ja się ukryję tutaj troszkę za tą framugą. Nie wiem, czy może tak to mówić, że to jest, mówić, że to jest framuga. Ale chciałbym ich, wiecie, tak trochę po prostu wolniej powybijać. Żeby nie rzucali się na mnie wszyscy, bardziej, że tam jest dwóch magów, z tego co pamiętam, właśnie. Sługa pana grobowca to są ogółem, o właśnie, tego się bałem, narzuci dwóch magów naraz. To są ogółem szkielety z bronią dwuręczną i to jest jedna ich różnica. To są właśnie sługi pana grobowca, tak? No i tamci niestety będą nas nawali i tak długo, aż się im uda. Ale teraz, jak widzicie, można im zrobić coś takiego, można ich po prostu troszkę obić w ten sposób. O proszę, i każdy stun im całkowicie wyłącza ich magię. Więc to jest bardzo spoko, więc jak widzicie, nie ma co się nawet za bardzo martwić tym, że nas trafią, jeśli damy radę im po prostu walnąć w trakcie ich kastowania czaru. Niemniej to jest jeszcze parę szczątków. Jest gdzieś jeszcze, chyba już wszystko zebrałem, co trzeba. Przykład tylko, co mnie boli, to, że nie mam. O, to jeszcze są szczątki tego jednego, zapomniałem o nim. Że nie mam aktualnie bełtu właśnie. Ten w ogóle wygląda, jakbym mógł na nim. Aha, bo to jest w ogóle szkielet, tylko że to nie jest taki, którego zabiłem. Nie mogę już tej broni zebrać, rzeczywiście. No, klasyka, tak? Arkaniowa. Tutaj w ogóle wygląda, jakby miały być jakieś dwa święte cosie. Tak przynajmniej się wydaje. No i co, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Tutaj jest jeszcze parę szkieletów. No to chyba będzie po prostu jeden wielki odcinek z bicia szkieletów. Okej, widzę maga, więc on mnie najbardziej interesuje pod kątem zabić, pochować, bo... Czy to jest mag, to jest kapłan, tak? Tylko i wyłącznie. On mnie najbardziej interesuje pod kątem zabić, zamurować, zakopać. 3Z. Nie wiem dlaczego zabić, zamurować, zakopać. Powinno chyba być raczej zabić, zalać, zamurować, nie wiem. Nieważne. Za dużo innych gier ostatnio mam w głowie. Tam jeszcze jest cała masa. I tam w ogóle wygląda, zobaczcie, wygląda jakby dosłownie przygotowanie jakieś na bitwę było. Hakar, prawa ręka. Czekajcie. Prawa ręka Iar Bel. To w ogóle brzmi bardzo, bardzo. Jak się nazywa? Bardzo. Nie chciałem powiedzieć, że wschodnio ani hindusko, tylko jakby on był z Warantu. W sensie warancko to brzmi. Dobrze, zapisane. Nie, bo ten przycisk, już myślałem, że sobie wyłączę nagrywanie przez przypadek. Prawo ja tak, nagrywam pod tym samym przyciskiem od 3 lat. Cały czas jestem w stanie sobie wyłączyć nagrywanie przez przypadek. Nie, oczywiście się nie zdarza. Ale po prostu czasami mam na przykład szybki zapis pod F8, tak? Czyli tam, gdzie zaczynam nagrywanie. Nie wiem dlaczego, w sensie czasami sobie tak ustawiam, jestem po prostu głupi. O, fajna tarcza, w sensie taka zwykła okrągła. Jezu, przepraszam moi drodzy, mój nos po prostu mi dzisiaj nie da spokoju. Fajna, zwykła okrągła tarcza, a 75 obrony, tak? Oho, super, dwóch magów. Cudownie, chodźcie tu. W sensie magowie najbardziej mnie interesują, no, a oni się raczej na mnie nie rzucą te aż tak blisko. Może i? Fajnie było. Pięknie, oj, tylko że się nie da też trafić. O, on już prawie leży, zauważcie, ten gość, w sensie ten szkielet. Niby mega ważny, tak? Wow, ej, bardzo się cieszę, bo nie był aż tak mocny, jak myślałem. Dobra, tutaj walnijmy tego nieumarłego kapana od tyłu. Jeszcze jedna miksturka. Okej. Okay. Akar w tym momencie leży. Wydaje mi się, że to A powinno być takie tak przyciągnięte, jeśli chodzi o to, o fuck.
Dobra. Udało się go walnąć, zanim umarłem. Dobrze, że akurat dociągnąłem przez szereg spell, a nie coś innego głupszego. Zauważcie, że jak oni kastują spele, to oni nie mogą się ruszyć wtedy, to jest głupie. W sensie, no, po prostu to jest nieopłacalne, lepiej rzucać taki spell za spellem, tak? I po prostu stanować gościa co 5 sekund niż... Znaczy co pół sekundy niż właśnie kastować jeden spell w jednym kierunku. Przecież ten gość zdąży się już ruszyć w tym czasie. W ogóle bardzo dużo rzeczy, to mnie cieszy. Tutaj coś jeszcze zostało? Chyba nie. Tutaj natomiast na pewno jeszcze będzie trochę. No, aktualnie mikstur mam jeszcze ponad 10, więc to mnie nie martwi. Jak będę gdzieś tam w mieście, to albo nakupię ziół leczniczych, albo nakupię mikstur, albo ewentualnie chyba możemy jeszcze małe zrobić, co? Tak jakbym bardzo chciał. Chyba wydaje mi się, że te małe wykorzystują inne. A nie, brakuje mi fiolek. A, to fiolki trzeba kupić, tak? A, i ziele lecznicze też, okej. Okay. Czyli fiolki i ziele lecznicze ewentualnie, jeśli będziemy szli do miasta. Niemniej, zapiszmy sobie. Ja nie widzę nic specjalnego w tym miejscu, chociaż czekajcie, tam coś... Czy to się tak ma wyglądać, w sensie... A okej, okay, to jest po prostu tak zrobiona tekstura. Myślałem szczerze mówiąc, że tam jest... że tam jest jakiś przycisk czy coś, to było fajne, jakby był taki ukryty przycisk, no ale to jest arkanie, nie wymagajmy, tak, kappa. Zobacz, tutaj są rączki takie typu daj. W sumie to było całkiem niezłe, w sensie wiecie, jak w kościele postawić taką skrzyneczkę, taką daj. Przepraszam. Śmieję się z kościoła, typowy lipek. No proszę bardzo, tutaj, że na przykład mogłem zebrać ten falkion stary i tak dalej. I proszę bardzo, jest ostateczne starcie, czyż nie? Czy tak, czy nie? Długa pana... A nie, to jest po prostu dwóch sługów pana grobowca. Okej, okay, żeby tylko nie oberwać, głupio. Jakby z nimi mam zamiar się bić normalnie, bo uważam, że nie ma sensu. O, tam coś jeszcze do nas... O, skubaniec, jaki ukryty. Naprawdę, ej, bardzo dobrze ukryty, w sensie podoba mi się to. Szanuję za pomysł z tym ukryciem go, bo on był tajnie widoczny stąd. Dopiero jak tam podeszliśmy, to zaczął nas bić. Mądrze. Podoba mi się. Troszkę mi się kojarzy z niektórymi rzeczami w Doomie, które były. W sensie niektórzy przeciwnicy tak byli ukryci. Nie, przepraszam, nie w Doomie, w Dying Light. Znaczy w Doomie też tak tacy byli, ani byli takimi najprostszymi przeciwnikami i to nam wiele nie robiło. Dobra, zapis. Wchodzimy tutaj. Kurde, strasznie głęboko już jestem w tych ruinach. Strasznie one rozciągnięte są. Niemarły kapłan. Mam nadzieję, że jedyny problem tutaj. O, patrzcie, ma tarczę energetyczną. Ej! Nie wiedziałem, że taki czarta jest, fajny. Szanuję, podoba mi się. Tam w ogóle znalazłem chyba jakiś puchar czy coś. Też są jeszcze jakieś miecze, tarcze. O, te miecze i tarcze raczej mnie te nie będą interesowały, które są. Bo one nie są aż tak mocne. No, widzicie, koniec zarysowany złoty kielich. Nie są aż tak mocne, nie są takie fajne. Znaczy, tarcze przede wszystkim mnie nie interesują, no bo to nie jest mój styl, tak? Aktualnie w tym gotiku. W Arkanii. O, koniec sługa pełna grobowca. Nawet nie zauważyłem ich, szczerze mówiąc. Sługą pana grobowca zajmujemy się oczywiście na początku, ponieważ jest silniejszy teoretycznie, więc nie zadaje więcej obrażeń. Oj, nie dałem rady go niestety tutaj zestunować na czas. Dobra, a już nie żyje. Długo nie wchodził w stun. Nieźle. Miał trochę szczęścia chłopak. Czyż kobieta, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Znaczy to jest sługa, nie, to był wojownik, więc zakładam, że mężczyzna. Tak, idąc dalej. W moich rozmyślaniach, które właśnie w tym momencie przerwałem, bo zgubiłem wątek. Nieważne. Kamienny golem. A. To będzie łatwiejsze. O cholera, to są dwa golemy. Kamienne golemy. A chciałem powiedzieć to, że no będzie tutaj ciekawie, tak? Bo jest dużo przeciwników i to się pewnie jeszcze będzie ciągnęło. Ja już mam dopiero 9 minut, okej. Okay? Mi się wydawało, że już tutaj dużo więcej spędziłem, szczerze mówiąc. 3. 4. O fuck, a jak mnie trafi to... Fajnie bo jakbym mógł się bić z jednym tylko naraz. Było naprawdę mega. Naprawdę mega byłoby się bić tylko z jednym naraz. A niestety oni tutaj dwaj się mieszczą w tej skalnej, w tym skalnym przejściu. Fuck, dobra, cofka. Zobaczcie za mój nos, nie wiem co się z nim, po prostu muszę coś z nim zrobić. Nie wiem, czy ja mam po prostu jakieś problemy z tym... W sensie to wiecie, to jest troszkę jak nadpobudliwość, tak? Ale nie, po prostu mój nos twierdza, że mnie spędzi, tak? Nie wiem, jakieś roztocza się tam roztaczają, hehe. Taki żarcik słowny. Ale no po prostu... Do drugiego trafię, czy nie trafię go raczej? Nie trafię go chyba dzisiaj, więc trudno. Bijemy tego jednego na razie. Dobra, szczególnie, że ten drugi się tutaj na razie nie mieści. Dobra, idź.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, po prostu coś muszę z nim zrobić, bo mi cały dzień po prostu swędzi. Szczególnie jak nagrywam, tak normalnie tego nie czuję. Jak nagrywam, nagle mój nos. Lepku. Swędzi. Przepraszam, to jest właśnie tak jak mówię. To jest idealne pokazanie, co robi mój nos. Okej, okay, to jest jeszcze więcej strażników świątynnych. Jej, tak. Mam ochotę kuźwa umrzeć. Ile z tego tutaj będzie, w sensie... Naprawdę, czy to nie jest taka przesada? W sensie, całe te ruiny to jest siekanie tych samych, i tych samych, i tych samych, i tych samych przeciwników w kółko. Po prostu. To jeszcze jak pójdziemy, to tutaj jeszcze będzie jakieś przejście, tak? Tamten chyba w końcu nie poszliśmy. Nie pamiętam, gdzieś tu była. Czekajcie, bo ja to zgubiłem trochę. Tylko jak pójdę tutaj. Okej, okay, czyli w ogóle pokazuje mi na mapie, jakbym nie odkrył tego fragmentu tunelu, fajnie. Gdzieś tu były przecież jeszcze takie śmieszne drzwi z kratą, ale dobra, pójdziemy tam potem. Na razie nie teraz. Na razie nie teraz, tak, typowy dypek. Proszę, chodźcie panowie, we dwóch możecie przyjść. O fuck. Ja się nie wyleczyłem, chyba się nie wyleczyłem. Albo aż tak oberwałem. Nie zapisałem sobie chyba w ogóle też, więc klasyka, typowy dypek. Kończą się mikstury w ogóle też. Trzeba było się może lepiej trochę do tego miejsca przygotować. Ale no, chodzi o to, że po prostu, no, nie jest to jakieś mega trudne miejsce, tylko po prostu jest męczące. Najwyżej będę ich lurował tak jeden po drugim. Jakbym wiedział, że tylko tyle było tu mi w sumie zostało, też bym nakupił więcej, tak? Mógłbym teraz na przykład zrobić dużo więcej rzeczy ciekawych, w sensie mógłbym na przykład zdejmować z tej kuszy, tak? Jakby mi na przykład brakło mikstur. To byłoby sensowne, po prostu, aby to robić. On zacznie kastować spela. O, dobra, nie zacznie kastować spela, bo już go złapałem tutaj. Już jest mój, już go przybiłem do rogu. Broń jak w boksie, tak? Znaczy, no, on nie ma szans. Broń do boksu, on nie ma szans. W boksie jeszcze da się z tego wyjść. Tutaj nie ma szans, panie kolego. W okazji sporo kasy będzie z tych przedmiotów, więc może będzie mnie stać na troszkę więcej sprzętu dzięki temu. O, skubańc. Ile on ataku uniknął, nie? Ten strażnik świątynny. Nieźle. A nie mogę jeszcze w trakcie walki, bo ten jeszcze z nami walczy. Teoretycznie chyba, tak. Pyk. Dziękuję. Pyk. Już wszystko nasze. I co? Czuję się trochę jak w normarze. O, proszę bardzo, jaki jeszcze piękny rym. Czy no, nie do końca. Wszystko nasze, czuję się jak w normarze. No, nie do końca rym, ale troszkę zabrzmiało. Po prostu no, czuję się jak w normalnie, dlatego że dosłownie tam było to samo, tak? Szliśmy i po prostu mieliśmy 10 tysięcy przeciwników, tych samych szkieletów. Dosłownie tych samych szkieletów, którzy byli głównie irytujący przez to, że ich było dużo. I ci są jeszcze nawet słabsi niż tamte szkielety, bo tamte szkielety chociaż nam cokolwiek robiły, tak? Tutaj tak naprawdę jedyne co nam robią to silne ataki i panowie kapłani umarli, chociaż tam też nam głównie kapłani robili obrażenia, ale no wiecie o co chodzi, tak? Jeszcze mam chyba z 5 mikstur, jak dobrze widzę, w sensie, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo ja mam tak samo ucięty obraz jak wy, o tym zresztą już chyba mówiłem. Oła. No. Panie kolego. Skąd się wziął w ogóle tam ten, a, bo to jest Octor, lewa ręka i RBL. Czyli to jeszcze nie jest wszystko, to jest dopiero drugi boss, jeśli można tak powiedzieć. No, umrzyj. Umrzyj. O, mało HP. Niepotrzebne leczenie, ale wolałem się obronić w ten sposób. Dobra. Nie wiem, ile tych mikstur mi zostało, muszę zaraz sprawdzić. Ale chyba coś powinien mieć. Nawet jeśli nie, to na pewno jeszcze coś mam innego. Leczenia się. No jeszcze mam silne mikstury, tak, mam teraz 5 mikstur. Diablo jeszcze mam ewentualnie, tak, Diablo, przepraszam. Można użyć, na przykład. Może też tę miksturę Vorgana, mam jeszcze masę innych eliksir kamiennej skóry, tak, które nam daje z minutę różne inne rzeczy. Damy radę, tak, nie ma bólu, nie ma tego złego, moi drodzy. To by się nie działo. No i jestem teraz w takim fajnym pomieszczeniu, z których to się rozgałęzie, tam jeszcze nie byłem. Tam teoretycznie wrócimy, więc tam chcę iść najpierw, ponieważ jakby chcę, wiecie, zapędzić to wszystko, żeby mieć już wszystko zwiedzone. Potem dopiero wracać gdziekolwiek, okej. Okay. Klasyka. Zacznę od kapłana, myślę. To chyba nikogo nie dziwi jakoś specjalnie. A chyba mnie nie trafił, albo jeśli nawet trafił, to mnie przynajmniej nie powalił.
Fuck, dobra, no właśnie, tego chciałem uniknąć, tego uderzenia ciężkiego. Golem jako jedyny, on nie ma tego takiego zielonego przygotowania, tylko on ma takie przygotowanie, no, swojskie, tak? Czy można tak powiedzieć, że swojskie. Ma takie, no, swoje jakby kamienne przygotowanie, wiecie o co chodzi. Do silnego ataku, o właśnie to, który mnie właśnie prawie zabił. Było blisko i bym jeszcze całkowicie umarł. Oho, to źle skończy dla mnie. Chciałem go w końcu zestunować, o, udało się. Fuck. Użyję jeszcze jednej mikstury, trudno, zostaje mi 3. Mam nadzieję, że to jak przeżyję z tymi 3 miksturami. Będą mi na pewno bardzo potrzebne kolejne. Więc będę się najwyżej cofał przez 3 km potem do mapy. I co, przynajmniej mogłem go zestunować po prostu w ten sposób. Też zapomniałem o tym stunie z czaru. Nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak, wiecie, mało magiczny jestem, co zresztą już mówiłem wielokrotnie. Jestem bardzo mało magiczny. Dzisiaj grałem parę razy magami, jeśli chodzi o dedeki, bodajże miałem całą sesję, o, coś tam czuję, że będzie, no właśnie, już się na mnie coś rzuca. Jeśli kurczę podrapać po szyi wyjątkowo i no proszę bardzo. Myślę, że ten sługowie grobowca, tak? Sługowie pana grobowca. Sługi w sumie, nie sługowie. Ja mówię, powiedziałem sługowie, wytyfy, bo wylipek. 16 minut napierniczania, dosłownie. 16 minut czystego napierniczania. O, tam jest jeszcze więcej przeciwników, super. Tak, właśnie tego chciałem, tego mi było potrzeba, nie? Do życia. Kolejną miksturkę. Grałem w dedekach parę razy magiem. Na pewno jedna cała moja sesja to była magiczką. Druga była jeszcze chyba związana z magią w pewien sposób, ale to była bardzo ograniczona magia. Nie wiem, czy to był paladyn, czy nie. W każdym razie nie jestem bardzo niemagiczny, ale w dedeki byłbym w stanie zagrać, tak? Tylko, że musiałbym się przyzwyczaić do postaci. Natomiast jeśli chodzi o gry komputerowe, no to nie, to tam po prostu magia to nie jest mój żywioł. Zresztą co było pięknie pokazane w Heroesach, tak? Ja chciałem przejść Heroesy bez używania czarów. Chyba mnie poje... wtedy. No i samego końca miałem problemy z tymi czarami, tak? To jest bardzo nie mój żywioł. Jakby... na sesji RPG spoko, poza sesją RPG nie. To jest takie moje podejście może, ogólnie. I trafiłem do kolejnego miejsca, ale już w tym miejscu byłem. A gdzie jest miejsce z kratką, bo nie pamiętam dokładnie. Tutaj, czy nie tutaj? Nie mam pojęcia. Wiecie, odpalę sobie piątkę, będzie mi łatwiej biegać. Nie, to jest pomieszczenie z kratką, dobrze mówiłem. Okej, okay, i gdzie nas to doprowadzi? To nas prowadzi ogólnie do tyłu. Myślę, nie możesz tego użyć, okej, okay, fajnie. To właśnie po to się wróciłem, super. Ja mówię, wybaczcie za mój nos. Nie, nie, ja chyba sobie... kiedyś sobie zaprogramuję taką drapaczkę do nosa, nie? Po prostu będzie mi przez cały dzień po prostu smyrała, tak? Smyrała. Jakby mnie smyrała, to bym jeszcze tak trafił. Jakby mnie tak drapała po prostu po nosie, nie? I takie... wiecie, musiałbym jej zrobić jakieś takie na specjalne ruchy, tak? Nie, na przykład pięciokrotne zamknięcie oka w ciągu sekundy, jakby tak się działo i wiecie, i wtedy drap. Nic, przepraszam, ale znaczy jest to możliwe, nie miałbym problemu, żeby takie coś zaprogramować, tylko bardziej problemem byłoby to, żeby to było sensownie zamontowane i żeby mi się to opłacało, żeby to zrobić. I to w ogóle komu to jest potrzebne, tak? To jest taka trochę głupia po prostu wizja inżynierska. W ogóle niepotrzebne dziadostwo, które jest totalnie zbędne wszystkim ludziom na świecie, może prócz rybka. Nieekonomiczne, nieopłacalne pod kątem designu, nieopłacalne pod kątem programistycznym, jedynie jako głupia zabawka, tak? Dobrze, gra zapisana, więc to mnie cieszy, jakby ja nie muszę tutaj zapisywać i wydaje mi się, że to będzie ostatnie już miejsce, do którego musimy się udawać. Tak? No, oberwę wiedziałem, bo ten mi zablokował, ale nie dostałem aż tak dużo tym czarem, co mi, znaczy tym czarem, tym silnym atakiem, co mi ciekawe. Zostawiam mnie, gdzie jest pan grobowca w takim razie? Bo tego nie widzę ni słychu trochę. Chyba, że właśnie, mamy teraz prastary klucz, chyba, że to tym kluczem, ale to nie miałoby sensu, w sensie... no ja tam już musiałem być, tak? Więc ja musiałem go już zabić. Takie wrażenie, chociaż mogę się mylić. Pyk, pyk, dziękuję, żegnam. Pyk, pyk. Zostały mi cały czas 3 miksturki, więc to mi cieszy. Okej, to zebrałem, to jest jeszcze jedna skrzynka. Jestem ciekaw, czy z drugiej strony też były skrzynki, bo nie sprawdziłem w sumie. Trzeba się tam przejść. Ale o Boże, te grobowce to jest masakra. Okej, tej skrzynek nie było. Były za to te szuflady, nie wiem jak to nazwać. W sumie to nie są szuflady, jak to nazwać.
inaczej, półki, nie, regały, o, regały, to jest dobre słowo. Dodatkowo chciałbym się szybko tam dostać, czyli odbijam od razu w prawo. To będzie chyba najszybciej, żeby się dostać do miejsca, w którym myślę, że muszę iść. Wydaje mi się, że po prostu będę musiał przejść przez tamtą bramę, tak? To będzie wszystko. Pytanie, czy w ogóle to, co zrobiłem, było sensowne, jakkolwiek opłacalne. Czy ja tego szkieleta nie... O, mogę zebrać, okej, okay, fajnie. Wydaje mi się, że ogółem nie. W sensie, wejście tutaj nie widziałem, żebyśmy mieli jakieś tam szczątki, chyba że w tych szczątkach były te fragmenty tego... Tego czegoś, tego... W sumie posągu, który musimy odbudować, tego... No tak, w sumie posągu. Slash chramu pogody. Aczkolwiek, no... No wiecie, jak to jest. Z chwilą myślałem, ej, nawet jakby nas nie przyjęli, to przecież Milton jest naszym kolegą, po czym taki miałem... Wiesz, to jest inny bezimienny derp. Takiego derpa po prostu strasznego złapałem. Dobra, idziemy przez to miejsce, tak. Jak widać, prosty klucz był tutaj potrzebny. Ja tak naprawdę wracam się... Wydawało mi się, że już byłem w tym miejscu, ale nie, wychodzi na to, że nie. Jest tutaj część posągu, wow, jej! Że część, to są części posągu, czyli ona pewnie znajdzie części i my znajdziemy części. Części i dzięki temu zrobimy dużą część, czyli całość, czyli posąg. Tak. Posąg oku. Nieważne, przepraszam, głupie żarty już mi się włączają, ale naprawdę to było męczące, to było po prostu męczące. Ten cały, to całe miejsce było straszną męką. Straszną męką. Naprawdę. To było po prostu... O mój... O mój Beliarze. Po prostu nigdy więcej wychodzimy stąd. Tutaj powinno być wyjście. Tyle czasu, ja tutaj spokojnie spędziłem pół godziny, tak, na tym. Słuchajcie, jak tutaj wejść? Żeby się nie zapaść pod tekstury. Wiecie co, ja sobie odpalę pochodnie, mimo wszystko. Albo o, może też zrobić tak. O, proszę bardzo, to jest w ogóle takie parkurowe, ha. Fajne, ej, podoba mi się, to akurat szanuję, to jest fajne. Takie parkurowe wejście jest, dobra. Nie przeszkadzaj, idziemy do Zajry. Co tam? Ano, części posągu. Tchórzysz? Nie. Znalazłaś coś? Nie. A ja tak. Miłej zabawy ze składaniem tego w całość. Szlak. Dawaj fragmenty. Jeszcze jedno. Skoro to ja znalazłem brakujące części, ja wybiorę pogodę. Może? A o czym myślisz? Słońce palące i jasne. Absolutnie, tak jak mówię, ja idę tutaj za tym gościem. Słońce palące i jasne. Zatem nie widzę zła sensu. Zła odpowiedź? Wywołamy deszcz. To się jeszcze zobaczy. Czyżby? Taki z ciebie mocarz. Jeśli pokonasz mnie w pojedynku, sprowadzimy słońce. Easy. Ciebie? Ale ty nie jesteś... Nie mógłbym. Czy to by nie było... Możesz nie być kobietę, się. Halo. Będę łagodna. Broń się! Możesz być kobietą w takim sensie, że no, to jest kobieta, przed którą się bronisz, tak? W sensie, nawet ja uważam, że w obronie własnej byłbym bez problemu w stanie pobić, czy też, to pobić to jest złe słowo, pobić to jest bardzo agresywne. Byłbym się w stanie obronić przed kobietą w sensie takim, że użyłbym wobec niej agresji, jesteś tak? Jesteś lepszy niż sądziłam. Dobrze, że cię lubię, inaczej byś już nie żył. Mhm. Ej, już ci skopałem tyłek, pamiętasz? Złóż w końcu ten posąg. Dobra, dobra, wygrałeś. Dobra. Lecimy z tym, moi drodzy, w takim razie. Chram żywiołów odpalamy i robimy sobie słońce. Wiele czasu minęło, od kiedy śmiertelnik modlił się w mej świątyni. Mgła, słońce, deszcz. Czego pragniesz? Wie co? Wydaje mi się, że... O, zobaczcie, niech Beliar zesie nasz deszcz, tylko niech nie przesadzi z piorunami. Patrzcie, czyli wychodzi na to, że ta babka jednak jakby zrobiła to dla Beliara. Widzicie? W sensie to wszystko ewidentnie jest nienawiścią. Nienawiść rodzi ciemność, ciemność to jest domena Beliara i ta babka, mimo że była w kręgu Adonosa, tak, w kręgu magów wody, tak zesłałaby na to, chciałaby jakby tutaj naszą modlitwę do Beliara skierować. Niekoniecznie świadomie, tak, ale o to chodzi. Natomiast jak widzicie, to jest inny ześle na słońce, okej, to też jest jego żywioł, bo słońce to jest ogień. To są magowie ognia to jest Innos, ale z drugiej strony to pasuje do tego gościa, który nam to zlecił, tak? Więc jakby uważam, że tutaj to jest bardziej sensowna odpowiedź, żeby zesłać słońce, to z takiej już innej perspektywy. Zresztą miałem mówić, mówiłem, że tak, byłbym w stanie... Tak jak mówię, pobić to jest złe słowo, bo to jest bardzo źle nacechowane, ale byłbym w stanie się obronić przed kobietą, gdyby
mnie zaatakowała, byłbym w stanie użyć wobec niej agresji, nawet gdybym musiał jej skręcić coś czy złamać. Po prostu byłbym w stanie to zrobić, jeśli musiałbym się bronić albo kogoś bronić, tak? Po prostu. Szczególnie jeśli widziałbym, że ta osoba jest ode mnie znacznie silniejsza. Czy też, że po prostu jest ode mnie silniejsza. Czy nawet samo, znaczy wiecie, no jak ktoś jest słaby, tak, no tyle słaby, że wiem, że nie zrobi mi krzywdy jakiejś dużej, to okej, no w najgorszym wypadku wykręcę rękę, tak, jestem w stanie powalić, będę okułem bardziej delikatny. A jeśli widzę, że to jest dla mnie zagrożenie, jestem w stanie użyć agresji po to, żeby się obronić i uważam, że to jest całkowicie w porządku. Bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to nie jest kobieta. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To mogło być nawet dziecko z nożem. Niech inno ześnie na słońce, ale ten czy niech sobie odpuści. O Jezu. Przepraszam, wiecie co mi tak kusi? Takiego dać Beziego z Gotika trzeciego Zmierzchu Bogów. Takiego przy tej tęczy w Warszawie. Z taką koszulką z Polską. Przepraszam, to jest koszulka z taką metaną i takie... Niech inno ześnia na słońce. Ale ten czy niech sobie odpuści. No powiecie, że to nie był idealny mem. Niech Inos ześle na nas słońce. Ale tęczę niech sobie odpuści. Możesz podjąć decyzję tylko raz. Wiemy. Czyś pewien słuszności swego wyboru? Nie sądzę, aby deszcz był potrzebny na tych bagnach aż tak bardzo. Aż słońce może je wysuszyć, tak? Proszę o słońce. Tak też się stanie. Nie, może je całkowicie wysuszyć. Pytanie, czy to będzie złe, czy dobre, no nie wiem. Zakładam, że obie rzeczy mogą się zadziałać, bo tak samo za dużo wody może spowodować to, że po prostu korzenie drzewa zgniją, tak? I to wszystko przerodzi się w jeszcze gorsze bagno. Zaira. Nie obrażaj się o to słońce. Zapamiętam twe słowa. To powinno być... Nie obrażaj się o to słońce. Wiecie, w sensie tak... Jak w związku i to by było takie, to było tak bardzo adekwatne, a one zapamiętam to sobie. Przepraszam, ja to bardzo odnoszę do związku, bo to jest takie troszkę zabawne z mojej perspektywy. Tym bardziej, że ja akurat miałem bardzo rzadko takie związki, które byłyby bardzo stereotypowe, jak ludzie narzekają, tak? Na swoje. Miałem bardzo rzadko tak stereotypowe pod tym kątem akurat. Pod innymi kątami miałem bardzo stereotypowe, to jest nieważne. Ojej, ale coś zabrzmiało. To zabrzmiało jeszcze gorzej niż chciałem. Nieważne. O, a patrzcie tej babki. A jest tutaj, zobaczmy. Słonko, jak pięknie! Tu jesteś! Chcesz mnie pocałować? Mój drogi przyjacielu. Czy wszystko z tobą w porządku? Tak! Dawno nie czułam się tak dobrze. Pomoc! Słucham? Nic! Wszystko w porządku! Pomocy. Albo coś w nią wstąpiło. Albo dostała porażenia słonecznego. Ale coś mi się tutaj nie podoba w tym wszystkim. Coś mi się w tym wszystkim nie podoba. Coś czuję, że to był jednak zły wybór, ale... Nie wiem, no jakby z perspektywy tamtego momentu zdecydowanie bardziej zawisna ona była wobec tego gościa, więc no. Zobaczymy, co tutaj się stało, ale naprawdę się martwię o to, co się z nią dzieje. Gilana się do mnie uśmiechnęła. Mało się nie udawało. Dobra robota. Coś tu nie gra. Teraz twoja kolej. Lepiej mnie nie oszukuj. Spokojnie. Znalazłem włosy w kapeluszu Gilany. To doda smaczku mojemu eksperymentowi. Aha, to się skończy dla nas. Kapelusz Gilany? Przyniosłem ci kapelusz Gilany? Tak. Inaczej nie potrzebowałbym tego przeklętego kapelusza. Zaklęcie kontroli zadziałało. Poskromiłem ją. Wreszcie mogę pracować w spokoju. Chcę go obić. Chodzi ci o Gilanę? Tak. Weź od niej pieczęć. Dzięki niej dostaniesz się do kręgów tajemniczonych i do Merdariona. Pokaż ją tylko Kalamusowi w bibliotece. Wiecie co, będą czterem, jakkolwiek... O, widzicie, teraz dalej znowu działa ta pompa. O, patrzcie, rzeczywiście się obniża... O kurde, dobra, tego się nie spodziewałem akurat. Ten krąg źle wygląda. Wydaje mi się, że ja pomogłem Beliarowi. Mam wrażenie, że ja pomogłem Beliarowi, zwłaszcza w ogóle ten kryształ. Co on tutaj robi, tak? Jakieś wiszące kryształy w powietrzu. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, wszystko. To nie był najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że jednak pomóc Gina nie była dobra. Ostatecznie. Byłaby lepszą rzeczą. No a jakby z perspektywy wtedy to wyglądało tak, że ona była po prostu wobec niego strasznie zawisna. Nie wytłumaczyła nam nic sensownego, tak? Że on robi coś na przykład z czarną magią. Znaczy, coś wspominała o magii ogółem. I tak dalej, ale nie było nam nic dosłownie wyjaśnione. Ja miałem takie, no ona jest po prostu zawisna, tak? I nic więcej. Słonko, jak pięknie! Witaj, mój drogi. Mogę się zrobić.
Przepraszam, to było głupie. Chciałbym pieczęć dowodny. Tak, po co ja to czytam w ogóle? Chciałbym pieczęć do kręgów tajemniczonych. Oczywiście, mój drogi. Proszę bardzo. Wybierz sobie jakieś odpowiednie szaty. Teraz jesteś jednym z nas. W tej sytuacji nie mogę odmówić. Proszę nam te szaty. Przekaż Merdarionowi całusy. O Jezu. Jest na górze, w sanktuarium. Mogę być szczery, moi drodzy? Ale ta, ale jej, nie, szczerze mówiąc, ta kontrola, ona mnie ujmuje. Ta kontrola umysłu mnie ujmuje, ponieważ jest po prostu cholernie zabawna. Ja mamy Kiri strażnika i myślę, że jego, że to właśnie weźmiemy. Ogółem, powiem wam tak, te kirysy, czy też zbroje średnie są po prostu strasznie słabe w porównaniu do tych, moim zdaniem. Cały czas uważam, że jakby najlepsze są te zbroje albo jako strażnik, albo jako mag. Te po prostu łucznicze są po prostu dziwnie słabe, w sensie one są takie pół na pół, w ogóle po cholerę tej mana. Nie rozumiem. Ciężki pancerz, choć w tuszu znajduje się prawdopodobnie najgorsza kuźnia w Argani. Rozumiem, dobra, przejrzałem dalszą część zdania. Jeszcze raz. Ciężki pancerz, choć w tuszu znajduje się prawdopodobnie najgorsza kuźnia w Argani. Pancerz ten chroni potężne zaklęcia, czyniąc go wielce solidnym. O wiele solidniejszym od zwykłej zbroi płytowej. Bo ja mam coś takiego, że czy w tej grze na pewno to jest dobrze przetłumaczone? Nie, jak widać tutaj też się trafiają literówki i to sporo. 120 pancerza jak najbardziej biorę. I sobie zaraz go wyposażmy. Tada! Wyglądam jak... Nie wiem, wyglądam grubo w tym. Będę szczery, przecież to jest dwa razy większy przynajmniej od tego naszego gościa. Niemniej, na razie jeszcze chciałbym zejść na dół. No, patrzcie, widzicie? Dziwią się teraz ci wszyscy magowie. I ja sobie tutaj idę jeszcze do gościa. O, w ogóle zauważcie, że mnie się wydaje, że jeszcze wolniej się teraz poruszamy niż się poruszaliśmy, no ale cóż. O, ile HP-ków mamy dodatkowych, wow. Sporo. Ale Bora z nami chce pogadać. Czekaj, czy nam coś powie. Witaj. Aha, tyle. Dużo sobie z nim pogadałem. Chciałbym kupić jednakże coś tej, wiecie, albo może u karczmarki, albo może u kogoś innego. Masz pajęczyny, okej. Okay. Niestety nie mam pajęczyn twoich jeszcze. Nie wiem, czy będę miał kiedykolwiek. 450, oła, to boli. Dziele lecznicze, o, ale to mogę kupić akurat. Ile ich potrzebuję? O, jest dużo. 400, 500, dobra. Kupmy 20. Kupię też trochę pękatych fiolek, tak z, nie wiem, z, nie, to jest za dużo. 10 na przykład, niech będzie, ze szkła, o, przepraszam, ołowiowego. Również 10 fiolek. I całą resztę na razie zostawmy, bo nam nie będzie potrzebna jakoś bardzo, uważam. Natomiast to chciałbym sprzedać? Chciałbym sprzedać ci całą tę broń białą chyba, którą mam, bo to jest totalny syf. 35 to jest ta broń chyba, którą mieliśmy. Znaczy nie mieliśmy jej, tylko mieliśmy ten 37. Właśnie ten tutaj. Tę warancką wielką szablę. Dobra, sprzedajemy. Tak. Po prostu będę klikał Enter, jak będę chciał coś sprzedać. Tak. Jak może sobie zostawię ten jeden fajny miecz. W sensie fajny młot, czy cokolwiek to jest. Murołamacz, tak, czyli zakładam, że to jest młot. Tak, dla zabawy go sobie zostawię. Tą stewardską zbroję też sobie zostawię dla zabawy, bo czemu by nie. Tutaj co jest? Talisman błotnego węża, będę musiał sobie zobaczyć. Ten lekki hełm, wydaje mi się, że nie będzie jakiś ciekawy, ale on w ogóle fajnie wygląda, więc sobie go zostawię pewnie. To bodajże, jak dobrze pamiętam, to jest to samo, co już mamy. Tutaj są wilcze karwasze, trzeba będzie je sprawdzić. Tarcze, 75 jest najlepsza, to mogę sprzedać ogólnie, bo tego mam tonę. To jest więcej karwaszy, jest jeszcze jakiś pierścień, będę musiał sobie porównywać te wszystkie rzeczy. To zrobię na pewno między odcinkami. Tak, to jest 65 tarcza. To jest ten pierwszy, nie wiem co z nim zrobię, szczerze mówiąc. Cały czas go trzymam, może się jeszcze coś przydać. 70, fajna jest tarcza szermierza, ale sprzedaję ją, bo ona mi nie będzie potrzebna. To na razie tak sobie zostawiam, żeby było. To jest na pamiątkę. Dobrze, moi drodzy, i w tym miejscu, o proszę bardzo, runa szybkiej dłoni, co to daje? O, zwiększy efekt posiadacza, o, wszyscy wokół ruszają się jak muchy w smole. Ciekawe, efekt Matrixa. Dobrze, ale na razie tyle, moi drodzy. Ja sobie w międzyczasie tutaj potworzę wszystko, co bym chciał, tak? Czyli potworzę sobie... A, bo potrzebuję takich fiolek, chwilka, to ja nie kupię tych fiolek? Kupię zupełnie inne fiolki, dobra. Jeszcze kupmy te fiolki, których potrzebuję, czyli tych. Właśnie tutaj.
kupiłbym 15. Patrz, i tak wyszedłem z tym na swoje, tak? Ostatecznie, no, kupiłem 18, jeden pies. Zrobimy sobie na pewno trochę tej mikstury, tak jak widzicie. Nie da nam to dużo, a mikstura leczenia. O, proszę bardzo. Możesz zrobić miksturę leczenia z... Słabej mikstury leczenia, co jest ciekawe. Czekajcie, a... O! Ej, to jest ciekawe. Patrzcie. A, bo to jest z dwóch mikstur. Okej, słaby. To zepsułem. Dobra, nieważne. Zostawmy takie jeszcze słabe. Niemniej, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie jaka tam ci Discorda, albo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówka jest do rozwoju kanału. Ja tam troszkę pozmieniam ten ekwipunek. I myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy się już właśnie z nowym. I będziemy szli do Merdariona, tak? Zgodnie z tym, co powiedziałem. Tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia. Do następnego już za dwa dni i na razie.